Wystawę Agaty Zbyrut można oglądać w galerii Oranżeria. Prezentacja ma charakter multimedialny. To wspomniana szata kardynalska według propozycji autorki wystawy. Artystka zastanawia się nad możliwością uczestnictwa kobiety w kościele, w sensie bycia dostojnikiem kościelnym, i ta suknia, którą widać za moimi plecami, to właśnie taka propozycja sukni inspirowanej ubiorami kardynalskimi dla kobiety. Oglądając szatę można posłuchać czytanego przez nastolatkę tekstu feministycznej pisarki Ingi Iwasiów. To kolejna suknia, tym razem bez mogących budzić kontrowersje skojarzeń sakralnych. W tym przypadku Agata Zbyrut wyraża zaniepokojenie awanturami, jakie wszczynają stadionowi chuligani. Artystka zastanawia się, czy też zestawia ze sobą atrybut, rodzaj świętości dla kibica, pseudokibica, czyli szalik klubowy. W tym przypadku jest to reprezentacja Polski z taką subtelnością, delikatnością i kobiecością, ponieważ z tych szalików powstała przepiękna, długa suknia. Agata Zbyrut uczestniczyła w prezentacjach zbiorowych i indywidualnych w kilku krajach świata. Na co dzień związana jest z Akademią Sztuki w Szczecinie. Wystawa Szalik i Medalik będzie czynna do 1 lutego.